Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dziś moją gościnią jest Natalia Ojewska, reporterka pisująca dla Wall Street Journal oraz autorka wydanej w tej roku książki Zabiłam, historię matek skazanych za zbrodnię ludobójstwa w Rwandzie. Cześć. Witam serdecznie. Zaznaczę na wstępie, że w Twojej książce jest mnóstwo bardzo ciężkich opisów. To nie jest książka, która rozwodzi się jakoś nad przemocą jako taką, tylko bardziej nad strukturowymi, psychologicznymi aspektami. Natomiast jest tu kilka dość mocnych fragmentów i prawdopodobnie podczas naszej rozmowy też padną, więc jeżeli ktoś ma za sobą doświadczenie jakichś traum związanych z przemocą, mamy też dużo uchodźców w tej chwili w kraju, którzy uciekli przed wojną i tak dalej, to niech sobie dawkuje ten podcast, chociaż nie będziemy się właśnie skupiali na takich opisach mrożących krew w żyłach. Natomiast spotykamy się między innymi dlatego, że w lutym tego roku Sąd Kasacyjny w Paryżu, który de facto pełni funkcję Sądu Najwyższego we Francji, oddalił sprawę, która ciągnęła się od ponad 20 lat, a mianowicie członkowie rodziny francuskich członków załogi samolotu, który w Rwandzie został strącony w 1994 roku, zaraz do tego jeszcze wrócimy, złożyli pozew przeciwko otoczeniu obecnego prezydenta Rwandy Kagame, że był on zamieszany w strącenie tamtegoż samolotu. Sąd uznał po latach z różnych powodów, nie będziemy się tutaj w to zagłębiać, że brak jest na to dowodów i sprawa zostaje ostatecznie umorzona. Musimy się cofnąć przed naszą rozmową, ponieważ twoja książka dotyczy współudziału kobiet w tym ludobójstwie w Rwandzie i na pewno wiele osób, słysząc ludobójstwo w Rwandzie, już coś w głowie ma, ale chciałbym, żebyśmy jednak zaczęli od takiego klasycznego wprowadzenia i właśnie od tego roku 94 i może jeszcze chwilę wcześniej przed nim. Jak to się stało, że w tym malutkim afrykańskim kraju doszło do tak ogromnej zbrodni? Myślę, że warto jest rzeczywiście, gdy rozmawiamy o ludobójstwie w Rwandzie, zrobić taką malutką podróż historyczną, tak naprawdę nawet do czasów przedkolonialnych, ponieważ spotkałam się ze sporą ilością opinii, że właśnie, zwłaszcza gdy mówimy o zbrodniach takich jak ludobójstwo czy zbrodnie wojenne, jak do tego doszło, że to jest coś, do czego dochodzi z dnia na dzień. Tak zupełnie nie jest, w szczególności ludobójstwo, które jest najcięższą zbrodnią, jeśli mówimy o międzynarodowe prawo karne, nie jest zbrodnią, do której dochodzi z dnia na dzień. To jest ogromny proces, polegające na tym, że w szczególności propaganda, bo głównie gdy mówimy sobie tutaj o Rwandzie i mamy praktycznie bratobójstwo, sąsiad przeciwko sąsiadowi, to ta propaganda była czymś, na czym wyrosła nienawiść, co doprowadziło do transformacji Rwandyjczyków, że byli w stanie rzeczywiście zaatakować swoich najbliższych sąsiadów. I ta mała podróż historyczna zaczyna się jeszcze w czasach przedkolonialnych. Mhm. Wszyscy doskonale wiemy i słyszeliśmy, i wydaje mi się, że większość osób mocno w to wierzy, że Tutsi i Hutu to są dwa osobne plemiona. Bzdura. To nigdy nie były dwa osobne plemiona. Jest to najzwyczajniejsza w świecie fantazja belgijskich władz kolonialnych. W czasach przedkolonialnych, zanim ich stopa stanęła w Rwandzie, były to określenia używane do tego, aby rozróżnić warstwy społeczne, ponieważ Rwanda była monarchią o charakterze feudalnym. I słowo Tutsi określało osobę, która posiada bydło, jest osobą bardziej zamożną, natomiast Hutu odnosiło się do obcokrajowców oraz do chłopów pańszczyźnianych. Więc struktura w Rwandzie była bardzo dobrze zorganizowana, była świetna hierarchia. I gdy najpierw pojawili się tam Niemcy, bo to byli pierwsi kolonizatorzy, to tak naprawdę byli szczęśliwi, ponieważ każda władza kolonialna musi znaleźć sobie jakiś sposób, aby zarządzać tymi ludźmi i tymi ziemiami. Są dwie główne zasady. Preferowana jest ta, aby rozpocząć dialog z tą grupą społeczną, która już aktualnie zarządza tą daną społecznością, tym danym krajem. I w przypadku Rwandy to była warstwa Tutsi. Ponieważ z Tutsi wywodzili się królowie, to oni byli tą bardziej skuteczną grupą społeczeństwa, jeśli chodzi o podboje. Współpraca polegała, tak jak w każdym innym, wydaje mi się, zarządzanym kraju kolonialnym, jeśli chodzi o ten typ współpracy, na tym, że wybrana grupa społeczna pobierała podatki, była tą bardziej faworyzowaną. Na to nakłada się już kolejny etap historyczny, czyli przychodzą Belgowie po I wojnie światowej i wiemy, co się dzieje też u nas w Europie. Teorie rasistowskie wchodzą w grę. Jest eugenika wtedy na mocnym też jest. Fascynacja rasą, wymyślona rasa aryjska. I Rwanda staje się
gigantycznym laboratorium rasowym w rękach Belgów na afrykańskiej ziemi. Zaczyna się mierzenie, ważenie, analizowanie Tutsi i Hutu. I dzisiaj z perspektywy czasu, gdy poczytamy sobie literaturę naukową, jak Belgowie postrzegali te dwie grupy społeczne, aby właśnie zdefiniować się jako dwie osobne grupy etniczne, to widać, że to jest czyste bajkopisarstwo, tak? Ponieważ fantazjowano, że Tutsi mogą być potomkami Atlantydy, bo czemu nie? Albo może pochodzą w ogóle z Edenu. Więc nie było w tym absolutnie żadnych naukowych podstaw, żadnych empirycznych dowodów, po prostu fantazja. I ta fantazja pomagała też zbudować relacje z grupą Tutsi, ponieważ to byli wciąż ci sami ludzie, którzy pobierali podatki, którzy byli prawą ręką grup kolonialnych. Jesteśmy pod koniec lat 50. Ruanda małymi kroczkami zbliża się w stronę niepodległości, tworzą się pierwsze partie. Fascynujące jest to, że to są partie, które odzwierciedlają ten właśnie sztuczny przez Belgów stworzony podział etniczny. W tych partiach nie ma żadnego programu, nie ma żadnej troski o ten kraj, nie ma planów budowy, rozbudowy, kanalizacji szkół itd. Jest nienawiść. Ci pierwsi politycy, którzy naprawdę raczkują jeszcze na scenie politycznej, są przesiąknięci nienawiścią, żądą zemsty. Obrzucają się już nawzajem wyzwiskami. Ruanda staje się niepodległa. I tutaj mamy kontynuację tej polityki nienawiści. Zanim doszło do ludobójstwa w 1994 roku, rozpoczęły się pogromy. Pierwszy pogrom odbył się... Wejdę ci jeszcze tylko w słowo, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom jedną rzecz. Tutsi z tych samych powodów, które teraz wymieniłaś, stanowili mniejszość w kraju, było ich znacznie mniej. W związku z czym, kiedy przyszła niepodległość i pierwsze wybory, to oczywiście Hutu przejęli w nich władzę, bo po prostu stanowili najzwyczajniej w świecie większość. Dokładnie tak. I ta większość dochodzi do władzy nie po to, aby reformować jeden z najbiedniejszych krajów na kontynencie afrykańskim, tylko po to, żeby się zemścić za dekady marginalizacji i dyskryminacji, gdy to Belgowie z pomocą i przy współpracy Tutsi sprawowali rządy w ich kraju. I pierwsze pogromy, właśnie ta zemsta na to, co nam się przytrafiło za czasów monarchii, odbyły się 1 listopada 1959 roku i one się odbywały regularnie do 1994 roku. Była mała przerwa, gdy prezydent Hutu, ostatni prezydent Hutu, Habib Rayama, doszedł do władzy w 1973 roku, ale do tego czasu ruandyjskie domy, w szczególności domy Tutsi, płonęły regularnie. Setki tysięcy Tutsi w ogóle uciekło z kraju, szukały schronienia w Ugandzie, w Burundi, w sąsiadujących krajach. I o tym, że w Ruandzie gotuje się jak w garncu, że nienawiść na tle etnicznym po prostu bucha z każdego możliwego rogu, wiedziała cała społeczność międzynarodowa. Ja czytałam raporty ONZ-owskie, czytałam raporty Banku Światowego, notatki dyplomatyczne, które są dostępne. Każdy o tym wiedział, że co chwilę dochodzi do jakiegoś pogromu i te wzgórza właśnie płoną. Więc 94 rok jest apogeum tej przemocy, regularnej przemocy, tych pogromów, które odbywały się przez dekady. Na to nachodzi ostatnia warstwa, propaganda. Propaganda nienawiści, która również systematycznie rosła z roku na rok i zwłaszcza te ostatnie lata, od 91 roku, widać było już, że ten kraj zmierza, że to jest jednokierunkowa droga do gigantycznej katastrofy. Wtedy powstaje radio Tysiąca Wzgórz. Wtedy powstają bojówki Hutu Interahamwe. Oni są wszędzie, oni jeżdżą autobusami po wioskach, oni śpiewają piosenki o rozwiązaniu ostatecznym, to się w języku ruandyjskim Kinyarwanda nazywa Rukokoma. Więc wszyscy słyszą te słowa. Werbowani są ludzie powyżej 16 roku życia. Nienawiść czuć na każdym rogu i ona przede wszystkim też płynie z tego radia, płynie z ust rządowych, słychać ją na plebaniach, jest wszędzie. Powiedz jeszcze tylko o tym roku 94. To jest też historia, która została wielokrotnie opisana i ona nie jest tu głównym obiektem naszego zainteresowania, ale jeszcze, żeby osoby, dla których jest to jednak coś nowego, zrozumiały, co się wtedy wydarzyło. Czyli prezydent powraca z Tanzanii, z rozmów pokojowych z właśnie rebeliantami Tutsi, którzy od jakiegoś czasu atakują Ruandę. Samolot zostaje strącony tuż nad lotniskiem w Kigali. Do dziś oficjalnie nie wiadomo przez kogo i zresztą w sumie nieoficjalnie też te wersje bardzo się od siebie na razie różnią. I wybucha ludobójstwo. Jak ono wygląda w praktyce, w największym podsumowaniu, jakie możesz zrobić? Ono wybuchło automatycznie. Gdy tylko ten samolot się rozbił na antenie radia Tysiąca Wzgórz, które właśnie było pod kontrolą reżimu Hutu, padają autentycznie komendy do zabijania i ludzie wyciągają broń, którą mieli. Maczety w ilości gigantycznych były importowane do Ruandy jeszcze przed ludobójstwem. Oni byli doskonale przygotowani, były sporządzone listy mieszkańców Tutsi, zwłaszcza klasy wyższej, wyedukowanej, które w pierwszej kolejności miały być mordowane. I zaczynają się właśnie najpierw mordy polityczne w dzielnicy Kimihurura, która jest takim pięknym sercem Kigali. I ruszają też jednocześnie na wioskach. I to są 3 miesiące systematycznych
mordów, gdzie sąsiedzi mordowali swoich sąsiadów, to się stało pracą w którymś momencie, ponieważ one się odbywały metodycznie od 9 do 17, a później po 17 wzdłuż było celebrowanie tego dnia, dzielenie się historiami, kto i w jaki sposób został zabity. I tak życie traci co najmniej 800 tysięcy osób. Niektóre źródła podają liczby wyższe jak milion. Później, w skrócie, Paul Kagame, który jest prezydentem Ruandy do dziś, na czele partyzantki Tutsi wygrywa wojnę domową, przejmuje władzę, ruszają rozliczenia, do więzień trafia ponad 100 tysięcy sprawców. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło to, że twoja książka jest poświęcona właśnie kobietom, które brały udział w ludobójstwie. Tu jest zresztą historia jednej z nich, zaraz dojdziemy, jednej z bardziej znanych kobiet odpowiedzialnych za to ludobójstwo, bo też stopień ich udziału był bardzo zróżnicowany. Ona została odnaleziona rok po nim w obozie dla uchodźców w Demokratycznej Republice Konga przez Lindsay Hilsum, która jest aktualnie szefową działu zagranicznego w Channel 4 w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy w dalszym Dokładnie ciągu tak. chyba jeszcze jest, prawda? Jest cały A wtedy jest. Była freelancerką. Tak. I tam pada w twojej książce takie zdanie, ponieważ dopiero ta dziennikarka uświadomiła pracownikom, czy szefom pewnej organizacji pozarządowej, w której ta Ruandyjka pracowała, że to jest jedna z głównych osób odpowiedzialnych za ludobójstwo w Ruandzie. I stwierdzili, że nie przyszło im wcześniej do głowy nawet sprawdzić jej backgroundu, bo przecież kobiety nie zabijają. I to mnie bardzo zaciekawiło, ponieważ ja wiedziałem, że kobiety brały udział w tym ludobójstwie, ale nie zdawałem sobie sprawy z ilości. Przytaczam za właśnie danymi, które podajesz w książce. 96 tysięcy kobiet oskarżonych w takich sądach tradycyjnych. Co najmniej. Co najmniej. W chwili, gdy pisałaś 2,5 tysiąca z nich odsiadujący karę wielu lat więzienia, to nawet mało powiedziane. Często to jest po kilkadziesiąt lat więzienia. Więc na początku porozmawiajmy o tym, jak wyglądała właśnie ich rola, bo ona też była bardzo zróżnicowana. Tutaj wydaje mi się, wracamy do propagandy. Gdy wyobrazimy sobie Ruandę w latach 90., gdzie na przykład radio było bardzo popularne, nie wszyscy potrafili pisać i czytać, ale radio było wszechobecne. Mhm. I teraz każdy słyszy tą propagandę. To jest też pokolenie ludzi, którzy dorastali w świecie systemowej dyskryminacji, gdzie przez cały pobyt w szkole widzieli, jak ich koledzy Tutsi byli marginalizowani. Nie da się od tego uciec. Nie da się stworzyć takiej rzeczywistości, gdzie tylko mężczyzna nagle staje się tym, który przechodzi transformację, na którego propaganda, która dehumanizuje ofiary, zadziała. Kobiety słyszały dokładnie te same treści. I one tak samo przystąpiły do działania. Oczywiście zdecydowaną większością sprawców byli mężczyźni, ale rola kobiet była równie ważna, tym bardziej, że te kobiety, które fizycznie nie wzięły udziału w mordach, one mieszkały w tych domach, one gotowały posiłki z zabitych krów ukradzionych ofiarom. One mobilizowały swoich mężów, one wierzyły w propagandę rządu, że jeżeli zabijemy naszych sąsiadów, to nam zostanie przydzielona ich ziemia, ich mienie, ich domy, ich krowy, ich dobytki. Oni wszyscy byli opętani dokładnie tą samą rządzą. Co sprawiało, że niektóre kobiety były jedynie takimi pomocnicami, jak teraz powiedziałaś, na przykład gotowały i tak dalej, a inne brały jednak czynny udział w tym ludobójstwie, w tym sensie, że tutaj jest wiele bohaterek twojej książki, niektóre z nich na przykład same wytykały palcami, kto jest na przykład dzieckiem Tutsi, bo tam były przecież mieszane małżeństwa, jeszcze do tego wątku dojdziemy. Co sprawiało, że niektóre z nich postanawiały też podnieść rękę na swoje własne rodziny? Czy był taki jakiś jeden motyw, który można przypisać tym działaniom, czy jednak te postawy były zróżnicowane w zależności od innych czynników? Przerażającym jest to, że wszystkie moje rozmówczynie powiedziały mi, że w momencie, gdy dokonały swojej zbrodni, wierzyły w to, że popełniły rzecz słuszną. Ponieważ Hutu wierzyli też w to, taka była propaganda reżimu, że Tutsi planują powrót w postaci monarchii, że to lata ich dyskryminowania mają powrócić, bo właśnie od 91 roku toczyła się wojna domowa z wojskami Paula Kagame. Więc ten lęk gdzieś w nich siedział, który sprytnie podsycała narracja rządowa. I oni wierzyli, że zabijają we własnej obronie. To urosło do takiego absurdu. Natomiast jeśli chodzi o to, że jedne kobiety pomagały, inne się przyglądały, trzecie miały bardziej taki wkład merytoryczny, czyli były w tej sferze zarządzającej, to właśnie ich udział w tym ludobójstwie odzwierciedla też to, w jakiej one były w warstwie społecznej. Czyli te kobiety, którym udało się, a niewiele ich wówczas było w Ruandzie, bo była ona krajem patriarchalnym, którym udało się dojść do jakichś szczebli rządowych, no to one automatycznie brały udział w planowaniu, w organizowaniu, były współarchitektkami tych mordów. Natomiast kobiety, które po prostu były ogólną warstwą społeczeństwa, tutaj będziemy mieć, wydaje mi się, dwie kategorie. Znajdziemy takie, które celowo rzeczywiście dokonały jakiegoś mordu, ale znajdziemy takie, które
dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, znalazły się w złym miejscu, o złej porze, ale były zindoktrynowane. I ten lęk, ta propaganda, ta indoktrynacja zadecydowały o tym, co one zrobiły. W książce nie ma za dużo scen przemocy właśnie dlatego, że większość tych zbrodni, które popełniły kobiety, były takie, byłam w złym miejscu, o danej porze, w danej chwili, ale właśnie te wszystkie komponenty razem sprawiły, że podjęłam takie, a nie inne decyzje i często kilka sekund zadecydowało później o całym ich życiu. Piszesz też o tym, że większość z tych kobiet zaczęła być skazywana po 2001 roku, czyli po tym, kiedy ruszyły właśnie te procesy tradycyjne wewnątrz społeczności. Jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę o nich też porozmawiali, jak wyglądały. Natomiast interesuje mnie to też dlatego, bo jednak krótko po wygraniu wojny domowej przez Tutsich ponad 100 tysięcy mężczyzn trafiło do więzień. I rozumiem dlatego, że oni byli bezpośrednimi sprawcami. Oczywiście też trzeba doliczyć tych wszystkich, którzy uciekli za granicę. To też jest cała historia sprawców ludobójstwa, którzy później przez wiele lat mieszkali w obozach uchodźców, na przykład w Demokratycznej Republice Konga i tak dalej. Ale zastanawia mnie to, bo Ruanda jest niesamowicie gęsto zaludnionym krajem. To jest jeden z najmniejszych krajów afrykańskich. Gęstość zaludnienia w chwili ludobójstwa była najwyższa na całym kontynencie i w dalszym ciągu, nawet teraz, te wiele lat po ludobójstwie, jest ponad 4,5 razy większe niż na przykład w Polsce. Czyli wszyscy wszystkich znają, zwłaszcza na wsi. Każdy zna się nawzajem. I zastanawiam się, dlaczego zajęło tak wiele lat, żeby zacząć wysyłać do więzień też kobiety, które były współzbrodniarkami. Czy to jest tak, że po prostu brakowało miejsc w tych więzieniach na początku, bo one były przeludnione? Czy tu jakiś inny element zadziałał i jednak łatwiej było wskazać sprawczynię wewnątrz własnej społeczności niż na przykład jakimś zewnętrznym organom ścigania przesłanym z Kigali? Wydaje mi się, że tutaj kilka komponentów odegrało rolę. Pierwsza jest taka, że jest dynamika ludobójstwa. Większość tych mężczyzn, która trafiła do tych więzień, to właśnie byli mężczyźni, którzy metodycznie, codziennie wychodzili czy na mokradła, czy na wzgórza. Byli ewidentnie rozpoznawani w społeczeństwach i było łatwo ich zidentyfikować i ulokować w tych więzieniach. Gdy rozmawiamy o kobietach, to znajdziemy niewiele kobiet, które metodycznie z maczetą ścigały swoich sąsiadów. Właśnie większość tych sprawczyń, one też o tym opowiadają, popełniły swoją zbrodnię i miały dosłownie kilku świadków. Więc oczywiście chowały ją. Na początku w ogóle nie były świadome tego, co zrobiły. Te, które były, wolały o tym nie mówić, no bo mam dzieci i tak dalej, były różne powody do tego. Więc one też nie były osobami, które dało się od razu i łatwo zidentyfikować. Oraz ostatnia rzecz, społeczność Hutu wciąż była większością. Mhm. To wcale nie jest takie proste i o tym porozmawiamy za chwilę, jak wejdziemy do tych sądów Gacaca. To nie było tak naprawdę super łatwo zidentyfikować sprawców, bo oni też chronili siebie. I pamiętajmy, że w momencie, gdy ludobójstwo się zakończyło, Ruanda jako kraj był w strzępach totalnych. Między 250 tysięcy a pół miliona kobiet, które zostały zgwałcone. Epidemia wirusa HIV i AIDS zaczęła się szerzyć. Co najmniej 100 tysięcy osieroconych dzieci. Czytałam dokumenty, gdzie te dzieci znajdowano absolutnie wszędzie. Porzucone w lesach, gdzieś tam, które nie były w stanie zidentyfikować swoich rodziców. Coraz więcej sprawców trafiających do więzień. Kompletnie zniszczone struktury państwa, czyli nie było właśnie prokuratorów, nie było sędziów, tam została ich dosłownie garstka. Nikt nie miał jak za bardzo tych ludzi sądzić, więc nie było w tym kraju w 1994 roku absolutnie nic. Porozmawiajmy w takim razie jeszcze o tych sądach tradycyjnych. Zaraz wrócimy do samej zbrodni, ale skoro już zaczęłaś ten temat, to też jest taki trochę fenomen światowy, o którym bardzo dużo mówiono, że Ruanda sama ze sobą się rozlicza. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z takiego naszego zachodniego punktu widzenia, to ten proces trudno nazwać uczciwym procesem. Tam nie ma obrońców. W zasadzie, jeżeli oskarżony uważa, że jest niewinny, to trochę trudno mu tego dowieść. Ale z drugiej strony też czasami być może trochę trudno jest dowieść zbrodniarzom, że są faktycznie winni, bo jak sama mówiłaś, bardzo często chronili się nawzajem. Sądy Gacaca są tradycyjnym systemem sądownictwa w Ruandzie, które swoją historią sięga jeszcze czasów przedkolonialnych. I właśnie nowy rząd w Ruandzie powołał je do życia, bo zdał sobie sprawę z tego, że nie ma prokuratorów, nie ma sędziów. Te więzienia pękają w szwach, a to była bratobójcza zbrodnia. Powołano je z powrotem do życia z tą myślą, aby to społeczeństwo, które same sobie wyrządziło tak gigantyczną krzywdę, teraz samo sobie spojrzało w oczy i rozliczyło się z tego. Te sądy były tworzone we wszystkich możliwych administracyjnych jednostkach Ruandy. Sprawcy, mówiąc kolokwialnie, najcięższego kalibru, czyli architekci ludobójstwa, seryjni mordercy, oni trafiali rzeczywiście pod regularne sądy.
Natomiast osoby, które popełniły inne zbrodnie, które się wydarzyły wewnątrz jakiejś społeczności, były osądzane przez tę społeczność. I teraz tak, panel sędziowski to nie byli prawnicy. Właśnie założenie było takie, że społeczność musi się sama ze sobą rozliczyć. Wyszukiwano osoby, które nie były karalne, które się generalnie cieszyły reputacją. I to akurat w afrykańskich krajach jest czymś mocno zakorzenionym w społeczeństwie, czyli szanuje się osoby starsze, traktuje się jako te, które mają wiedzę i doświadczenie. Więc tak mniej więcej wyglądały te panele. I oczywiście, jeżeli porównamy sobie to z tym, co my znamy w Europie, to nie pasuje do naszego schematu. Natomiast to sprawdziło się w Ruandzie. Oczywiście czytałam krytyczne analizy tych sądów, że właśnie na przykład, o czym też wspominałam w książce, osoba oskarżona nie ma swojego obrońcy. I właśnie pierwsza myśl jest taka, że no, to jest nieuczciwe. No bo to jest, nie mam jak się bronić, ale to nie znaczy, że osoba, która oskarża, ma swojego adwokata. Tu mamy dwie strony, które wychodzą naprzeciwko siebie. I te dwie strony muszą znaleźć świadków swoich zbrodni. To wcale nie jest łatwe, ponieważ to wciąż zdecydowana większość Hutu była zbrodniarzami. I w książce możecie przeczytać historię kobiet, które wiedziały, kto był sprawcą, które były świadkami danej zbrodni, ale te sąsiadki, ci sąsiedzi nie chcieli zeznawać, bo wiedzieli, że jeżeli oni się pojawią w sądzie Gacaca, to za chwilę społeczność powie, a dlaczego ty się odzywasz? Przecież twój mąż zrobił to i tamto, twój syn zrobił to i tamto. Więc naprawdę nie był łatwy proces. I mówiąc szczerze, przy tej skali i przy tym, że celem było postawienie kraju na nogi z niczego, nie wiem, jaki inny mechanizm mógłby być wdrożony, żeby tych ludzi pogodzić ze sobą, pomóc się rozliczyć z przeszłości i jakoś ruszyć do przodu. On się okazał skuteczny. Chciałbym się skupić na jednym konkretnym elemencie zbrodni właśnie kobiet, ponieważ przy każdym ludobójstwie ich nie brakuje na świecie niestety od lat i tak dalej. Obserwujemy też to, że tak jak zaczynaliśmy tą opowieść i powiedziałeś, że sąsiad zwrócił się przeciwko sąsiadowi. Widzieliśmy to też na przykład w Europie wielokrotnie, prawda? Zresztą nie musimy nawet patrzeć na inne kraje. Podczas II wojny światowej też niestety widzieliśmy na terytorium dzisiejszej Polski takie rzeczy. Tu w przypadku Ruandy, to co zrobiło na mnie największe wrażenie podczas lektury, bo też dodajmy, że twoja książka to nie jest taki reportaż, też do jakiego przyzwyczaiła nas polska szkoła reportażu, to są świadectwa tych kobiet, praktycznie bez żadnego komentarza, to są ich własne opowieści. Wiele z nich miało mężów, którzy byli Tutsi. Ci mężowie często padli ofiarami śmiertelnymi oczywiście tego ludobójstwa i to też znamy na przykład z Europy, chociażby z krajów byłej Jugosławii. Natomiast tu największe wrażenie zrobiła na mnie sytuacja ich dzieci. Mamy tu opowieści kobiet, jednej przynajmniej, która próbowała zamordować dwójkę swoich dzieci, utopić je w rzece, one przeżyły. Mamy inną kobietę, która była tak zaślepiona nienawiścią do Tutsich, że pierwsze dziecko swojego syna, którego miała właśnie z Tutsim, nie uznała w ogóle za swoje dziecko i opowiada o tym publicznie. Podczas jednego z marszów to dziecko podbiegło do niej, ten syn, żeby się przytulić, a ona nawet nie odzamieniła tego przytulenia i nawet mówi ci otwarcie, że gdyby nie świadkowie, to by go po prostu tam zabiła. Chciałbym to rozłożyć na dwa czynniki, czyli po pierwsze, jak one tobie tłumaczyły to, że były gotowe zamordować swoje dzieci? Myślę, że na to nie ma wytłumaczenia. Rozmawiałyśmy o tym bardzo długo. Tłumaczenie, które pada z ich strony, to jest propaganda. Bo gdy rozmawiam o tych dwóch kobietach, to mi się wydaje, że je należy też indywidualnie przeanalizować. Mhm. Maria, czyli ta kobieta, która wrzuciła swoich synów do rzeki, ona była w tragicznej sytuacji. Miała męża Tutsi, którego kochała ponad wszystko. I zanim doszło do ludobójstwa, oni razem jako małżeństwo przeszli bardzo dużo. Dwa lata przed ich dom został spalony, stracili wszystko. Nieraz uciekali. On był jej ostoją. Ten człowiek, który był ofiarą, który był targetowany, to on dawał jej siłę do tego, żeby radzić sobie z tą przemocą i z tą nienawiścią. Natomiast gdy zaczęło się ludobójstwo, to jeden z jej sąsiadów powiedział, tym razem chyba już nie uciekniecie, ponieważ oni też uciekli do jednego z sąsiadów. Ona jest odpowiedzialna za śmierć swojego męża. I ja nie wiem, co to znaczy, ponieważ nie chciała wejść w szczegóły, a widziałyśmy się dwa lata pod rząd i ja widziałam w niej ten proces opowiadania o tym, co zrobiła, gdy w trakcie pierwszej rozmowy temat męża był absolutnym tabu, przy drugiej powiedziała, jestem odpowiedzialna, ale możemy się domyślać, bo wówczas zbrodniarze Hutu mieli taką zasadę, że przy małżeństwach mieszanych mężowie mieli zabijać swoje żony, a żony swoich mężów, nie było litości. Więc nie wiemy, czy ona zabiła swojego męża, czy pozwoliła go zabić. Nie wiemy, co się wydarzyło, ale wiemy, że on nie żyje. Natomiast po tym, jak on ginie, ona rozpoczyna swoją ucieczkę i jej bracia byli członkami bojówek Interahamwe.
Jej rodzina nie tolerowała tych dzieci, to jest jej opowieść. Ona opowiada o codziennych rozmowach, o wymuszaniach przez braci, na których też rosła presja ze strony innych członków Interahamwe, którzy mówili, hej, zróbcie porządek najpierw w swoim domu, zanim zabierzecie się za mordowanie innych ludzi. Ona się bała, że jej bracia nie wytrzymają i że jej synowie zginą od maczety, więc ona pomyślała, że lepszą śmiercią dla jej dzieci będzie utonięcie. Kim jesteśmy, aby to ocenić? Do jakich można doprowadzić człowieka granic wytrzymałości? Czy były w tym jeszcze jakieś dodatkowe elementy, których nie wiemy? Każdy z nas ma inną psychikę, każdy z nas inaczej poradzi sobie w takiej sytuacji. Na szczęście chłopcy nie utonęli, więc w tym konkretnym przypadku była to propaganda, była to presja, to mogło być wykończenie psychiczne. Jest tak strasznie ciężko powiedzieć, co było tym finalnym impulsem. Ona dzisiaj żałuje tego, ona wie, że to było najgorsze, co mogła zrobić, ale pamiętam na to pytanie, które padło, czy uważasz właśnie, że śmierć twoich własnych dzieci w rzece była godną śmiercią? Ona powiedziała, że w tamtych czasach tak. I gdy przypomnimy sobie, jak brutalnie mordowano tych ludzi, to ta straszna odpowiedź wydaje się wiarygodna. Natomiast gdy mówimy o drugiej bohaterce, o Immaculée, która była członkinią bojówek Interahamwe i która wierzyła w ich zadanie, która uczestniczyła w tych mordach, nienawiść do jej własnego syna była nieopisana. Tego się nie da opisać. Ona mówi o tym wprost. Ona i jej najbliższy kolega, również członek tych bojówek, byli nastawieni na czystą eliminację swoich sąsiadów i w jej oczach jej syn był człowiekiem, którego należy wyeliminować. Więc na szczęście w grupie właśnie jej znajomych były osoby, jej matka, jej siostra, jej rodzina, które walczyły o to dziecko, ale ja rozmawiałam z jej siostrą i z jej matką, one są do dzisiaj straumatyzowane tymi wspomnieniami. One pamiętają to bardzo, bardzo dobrze. Ten chłopiec miał straszne dzieciństwo. Ona opowiada o sobie z tamtego czasu, definiuje się jako wściekłego psa, zaślepionego propagandą, rządzą zemsty, tak jak wszyscy inni mordercy. I to jest coś, co jest chyba ciężko wytłumaczyć w takim ludzkiej perspektywie. To jest człowiek, który przeszedł transformację w ludobójcę, jest maszyną do zabijania. Chciałem to rozbić na dwie części to pytanie, bo z jednej strony to, jak właśnie kobieta może zabić swoje dziecko, zresztą nie tylko kobieta, no bo mężczyzna też, ale tu jakby skupiamy się na tej części społeczeństwa, ale bardzo mnie interesuje coś, co w sumie też znalazło się w twojej książce, tylko być może nie skupiłaś się na tym jako na głównym elemencie, mianowicie reakcja tych dzieci, bo z nimi też rozmawiasz. To są często dorosłe osoby już dzisiaj i nie mówię tylko o dzieciach, które mogły paść ofiarami swoich matek, ale mówię też o tych, które po prostu były ich dziećmi i na przykład powtarza się ta opowieść kilkukrotnie, że one nie zdawały sobie sprawy z tego, co ich matki robiły podczas ludobójstwa. Że na przykład nawet jak już zostały skazane, to te córki i ci synowie nie wiedzieli, za co matka poszła do więzienia na tyle lat i tak dalej. I chodzi mi o to, jak ta społeczność, po pierwsze oczywiście te dzieci głównie, bo one wydaje się, że płacą największą cenę za to wszystko, ale też jak na przykład byli mężowie, z których nie wszyscy brali udział w ludobójstwie, bo są też tacy, ale właśnie jak matki, jak siostry, jak ta społeczność ma przetrwać taką wyrwę, kiedy znika nagle jedna z ich podpór, tak? No bo żona, matka i tak dalej. Jeśli rozmawiamy o perspektywie dzieci, to wydaje mi się, że z tego, co ja odczułam i zrozumiałam z tych rozmów, w momencie, gdy matka znika za kratami więzienia, kończy się ich dzieciństwo. One muszą wydorośleć. One nie mają najważniejszego elementu w swoim życiu, aby porozmawiać o swoich problemach, o swoich troskach, o smutkach, o sukcesach. Mało tego, sąsiedzi wiedzą i one też z reguły wiedziały, że mama została skazana za ludobójstwo. I rzeczywiście rozmowa o zbrodniach w trakcie ludobójstwa, nawet wewnątrz rodzin, wydaje mi się wciąż jeszcze takim niezwykle delikatnym tematem. Rzeczywiście większość tych dzieci nie wiedziała lub gdzieś tam coś, jakąś po prostu bardzo mikroskopijną wiedzę na temat posiadała, ale samo słowo ludobójstwo w społeczności wystarcza. Więc zwłaszcza na początku, te pierwsze, nie wiem, 10-15 lat po ludobójstwie, te dzieci odczuwały stygmy na sobie. One były wykluczone ze społeczeństwa, one były wytykane palcami albo nie odpowiadano im na dzień dobry. Więc one czuły, że są izolowane. One wszystkim opowiadały, że ten rodzaj właśnie wykluczania ich ze społeczności, on z czasem się uspokajał, ale teraz wyobraź sobie tą sytuację, gdzie właśnie twój rodzic znika za kratkami za najgorszą zbrodnię świata, ty musisz zatroszczyć się o swoje rodzeństwo albo o sam siebie i jeszcze nikt z swoich sąsiadów nie chce z tobą rozmawiać. Dla mnie tragiczna była historia męża jednej z tych kobiet, Fryderyka, który owszem, udało mu się utrzymać relację sąsiedzką taką, że on wciąż mógł tam chodzić do pracy, ale on został z 3- lub 5-letnią córeczką i 2 starszymi synami sam. Jego rodzina nie przyszła ani razu.
bo oni się wstydzili, że mają w rodzinie kobietę skazaną za ludobójstwo. To są takie bardzo ciężkie bariery do przejścia i wydaje mi się, że dzieciństwo i to osamotnienie tych właśnie mężów, którzy zostali sami na czas wyczekiwania, aż ich żony, matki skończą te wyroki, są czymś niewiarygodnie traumatycznym, czego nikt nigdy nie powinien doświadczyć. Ty odwiedzałeś swoje rozmówczynie w różnych ośrodkach karnych w kraju i to też jest dla mnie interesujące, bo to nie chodzi tylko o odsiedzenie kary, ale także o resocjalizację. W wielu przypadkach mówimy o osobach, które idąc za kraty w dalszym ciągu uważały, że nie zrobiły nic złego. Jak wygląda ten proces tego przywracania ich społeczeństwu i czy on jest jakoś inaczej przemyślany w przypadku kobiet niż mężczyzn, jeżeli mówimy o osobach, które właśnie fizycznie nie podniosły tej maczety i nie zabiły, ale przygotowywały, zagrzewały, czy na przykład w niektórych, tutaj przynajmniej jeden przypadek twojej rozmówczyni, wręcz organizowały to ludobójstwo, nawet jeżeli same nikogo nie zabiły fizycznie. Czy jakoś inaczej jest przemyślany system, żeby przywrócić się z powrotem do społeczeństwa? Nie, absolutnie nie. Rwanda ma przygotowany jeden program resocjalizacyjny i odpowiem na to pytanie dwuetapowo. Najpierw może pokrótce wyjaśnię definicję ludobójstwa, ponieważ ludobójstwo nie rozróżnia, jeśli chodzi o sprawców, między mniejszą, większą lub średnią skalę siłą ludobójstwa. Ludobójstwo per definicja mówi o tym, że sprawca ma zamiar, ma cel dokonać zniszczenia jakiejś grupy społecznej w całości, więc jeżeli sprawca ma ten cel, to nie znaczy, że on koniecznie zabije kogoś sam fizycznie, ale ponieważ dąży do anihilacji jakiejś danej grupy społecznej, to jest tak samo ludobójcą, gdy wskaże fizycznemu mordercy miejsce, kryjówkę kogoś, kto się chowa. Więc oni są wszyscy sobie równi. Oni też wiedzą o tym, są świadomi teraz tego właśnie dzięki tym programom, że pokazanie kryjówki i zamordowanie jest dokładnie taką samą zbrodnią. To byłaby pierwsza rzecz. Druga, brak podziału na programy resocjalizacyjne dla kobiet i mężczyzn wynika z tego, że Rwanda powiedziała sobie po ludobójstwie, że byliśmy społeczeństwem, które zostało podzielone przez dekady. Koniec. My już więcej nie możemy sobie na to pozwolić. Nie będziemy rozróżniać między kobietami, mężczyznami, grupami etnicznymi itd., itd. Jesteśmy sobie wszyscy równi. I celem tych programów, takim bardzo ambitnym, jest pomóc sprawcom odzyskać ich zatracone człowieczeństwo. Tak się na to spogląda rząd. To są ludzie, którzy zatracili przez właśnie propagandę, manipulację, indoktrynację swoje serce, swoje człowieczeństwo i my was naprowadzimy na właściwe tory, ponieważ my chcemy, abyście do nas wrócili i pomogli nam odbudować to, co też zniszczyliście. Te sprawczynie, z którymi ja rozmawiałam, te, które się przyznały do swoich win, one wszystkie mówiły mi, ja chcę wyjść na wolność, bo ja chcę odbudować ten kraj. Ja chcę się do tego przyczynić. To jest mój obowiązek. Przez tyle lat za kratkami inni to robią, ja teraz też chcę. Więc te programy są jednolite. Jak one wyglądają też w praktyce? Bo wiem, że pisanie listów jest ważną częścią. Czy coś po nich następuje w zależności od odpowiedzi? Esencją tego programu jest czas, ponieważ nie da się nikogo przymusić do tego, żeby on powiedział, co zrobił. Więc służby więzienne, różnego rodzaju organizacje pozarządowe zaczynają ten cały proces od tłumaczenia tym ludziom, co się w ogóle wydarzyło, bo oni muszą zrozumieć, że są sprawcami. Co na przykład było na początku lat 90., 95., 6., 7., oni siedzieli w tych więzieniach i czekali na wybawienie z Kongo, bo wielu ekstremistów Hutu tam uciekło, tam założyli swoje bojówki, swoje partie. I oni wiedzieli, że lada moment będzie oswobodzenie i dokończymy nasze dzieło, w cudzysłowie oczywiście. Niektórzy nie wierzyli, że przegrali. To też absolutnie jest taka historia, nie, która się powtarza cały czas. Tak, oni nie przyjmowali tego do wiadomości i też te kobiety, które na przykład były świadome tego, że zbrodnia, którą ja popełniłam, jest morderstwo, one się nie przyznawały, bo one wiedziały, że zostaną zlinczowane przez współwięźniów. Więc pierwszy proces to jest wytłumaczenie tym ludziom, co się wydarzyło. Nauczenie ich prawdziwej wersji historii Rwandy. I danie im czasu na to, aby zdali sobie sprawę z tego, że okej, tak jest. Ja w tej zbrodni zrobiłam to i to. I gdy już ktoś dojdzie do tego etapu, a to są naprawdę lata, gdzie powie, to jest moja wina, dokonałam rzeczywiście takiej zbrodni, wówczas rozpoczyna się drugi etap, czyli Rwanda nie chce, aby ci sprawcy wyszli do społeczeństwa tak po prostu. Oni starają się wypracować takie porozumienie między sprawcą a jego społecznością jeszcze zanim on wyjdzie na wolność, czyli zaczyna się właśnie od listu. Ponieważ władze więzienne mówiły mi, wiesz, to jest ten moment, gdy przelewasz na papier swoje myśli, on jest świadomy, rzeczywiście jesteś już świadoma tego, co się wydarzyło. Ja miałam przyjemność przeczytać kilka takich listów, to jest bardzo emocjonalne doświadczenie, bo widać, jak drżącymi rękoma są napisane, że w nich są emocje, gdzie ktoś mówi, ja
taka i taka, popełniłam taką i taką zbrodnię na twoim synu, na twojej matce i tak dalej. Więc to są naprawdę rzeczy, na które właśnie pracuje się latami, aby móc je powiedzieć. Więc te listy trafiają do drugiej strony. To nie jest też tak, że krewni ofiar otrzymują taką wiadomość i nagle jest różowo, że wow, w końcu. Jedna z moich rozmówczyń, gdy dostała ten list, dostarczony jej osobiście przez władze więzienne, go podarła. Ona straciła swoje dzieci i ona była przekonana, że to jest jakaś manipulacja, że może coś się zmieniło w rządzie i teraz próbują nam wmówić, że ci ludzie są dobrzy i mili, to jest nieprawda. Więc rząd wysyła ofiary na specjalne sesje, treningi, szkolenia, aby im wytłumaczyć ten proces, który się dzieje w więzieniach, to właśnie to pojednanie, wypracować jakieś porozumienie między nimi. I ona potem w szkoleniu zrozumiała, dobra, ten list jest prawdziwy i teraz ona potrzebuje swojego czasu, żeby na to odpowiedzieć, żeby przepracować to, że rzeczywiście ktoś prosi mnie o wybaczenie, bo o to chodzi w tych listach. Z drugiej strony, gdy ona już zgodzi się na to wybaczenie, przychodzi ten kolejny etap, czyli już twarzą w twarz. Władze więzienne przygotowują jednych i drugich na spotkania. To są różnego rodzaju długości szkolenia, kilka tygodni do kilku miesięcy. Naprawdę wszystko jest dość indywidualnie rozpatrywane. Cel jest taki, że gdy sprawca wyjdzie, żeby wyeliminować lęk w ofiarach, bo oni się po prostu boją. I to z reguły jest tak, że gdy sprawca wychodzi z więzienia, jest gdzieś jakiś lęk w tych ludziach, że my wiemy, co ty zrobiłeś, zrobiłaś, trochę się boimy jeszcze. To ma zredukować te obawy. A drugiej stronie pomaga to się zasymilować z tą grupą społeczną, żeby właśnie dokonać tego kluczowego kroku, czyli gdy jestem już na wolności, przychodzę do krewnych moich ofiar i mówię osobiście przepraszam. To jest taki klucz, po którym coś klika i zaczyna się dialog. Natomiast niestety prawda jest taka, że znana większość sprawców tego nie robi, czyli oni żyją troszeczkę w izolacji, nie prowadzą rozmów, co jest też mentalnością w wielu krajach afrykańskich, jest właśnie ta dyskusja, to, że jesteśmy jedną wielką rodziną, że się znamy, że ze sobą konwersujemy, więc ktoś jak gdyby odbiera się z tej esencji swojego życia, z tego dialogu ze społecznością i decyduje się żyć na uboczu, bo z różnego rodzaju powodów nie chce osobiście poprosić o to wybaczenie, pójść do wszystkich tych krewnych, którzy tego oczekują i się przyznać. Jeszcze jeden motyw. Nie wszystkie z tych kobiet przyznają się do tej zbrodni. Wiele z nich się tłumaczy na różne sposoby. Niektóre wypierają w ogóle swoją winę. No, byli w moim domu, ale w sumie nie miałam z tym nic wspólnego itd., itd. Są też takie, które mówią o swojej winie, ale wydaje się, że chyba nie do końca szczerze. Czy twoim zdaniem po tych wielu godzinach spędzonych z naprawdę bardzo różnorodnymi sprawczyniami, ich tło, pochodzenie społeczne i też ich sprawczość i tak dalej, bardzo różny stopień. Czy ty uważasz, że ten właśnie program cały resocjalizacji w ich przypadku jest odbierany szczerze? Znaczy, chodzi mi o tą końcówkę, tak? Mm-hmm. Do jakiego stopnia one faktycznie rozliczają się z tą swoją zbrodnią, a do jakiego stopnia chcą po prostu już mieć ten spokój po wyjściu na przykład? Te kobiety, z którymi ja rozmawiałam, które przyznały się do swojej winy, które bardzo też głośno mówiło o tym, że w momencie, gdy wyjdą z więzienia, to one chcą pójść do wszystkich krewnych. Tutaj wzruszająca jest historia jednej z moich rozmówczyń, która napisała swój list przepraszający i poprosiła swojego syna, aby on ten list dostarczył do tych rodzin. I on w przypadku jednej krewnej wyjechał aż do Ugandy, aby ten list dostarczyć, bo dla niej to było tak niezwykle ważne, bo na minutę po tym, co zrobiła, już żałowała tego. Wydaje mi się, że jeśli właśnie chodzi o poziom skruchy i takiej rzetelnej wiary w to, co się wykonało i tej potrzeby szukania pojednania, to są naprawdę, tak jak każdy z nas jest różny, tak to rzeczywiście się plasuje indywidualnie. I samo wybaczenie, wydaje mi się, że należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Mamy takie emocjonalne i pragmatyczne. Mhm. Czyli każdy z nas zrobił coś w życiu jakiejś drugiej osobie, jakąś rzecz, za którą jest mu wewnętrznie głupio. I teraz pomyśl sobie, jak trudno jest zdobyć się na odwagę, żeby później tej osobie spojrzeć w oczy i powiedzieć, słuchaj, 10 lat temu coś tam, przepraszam cię za to. Więc jak trudno musi być przeprosić za zbrodnię taką, jaką jest ludobójstwo. Następnie, gdy dostajesz te przeprosiny, a ten żal dalej w tobie siedzi, to mi się wydaje, że właśnie są te dwie płaszczyzny, że pragmatycznie, ponieważ już nie chcesz przemocy, chcesz żyć w spokoju, chcesz się cieszyć swoją społecznością, a chcesz ruszyć do przodu, mówisz, wybaczam ci. Natomiast ten żal zostaje. Jedna z moich rozmówczyń powiedziała, że z tym wybaczeniem jest tak, jakby rany obmywać mopem, że zmyjesz naokoło, ale ta rana zostaje i wydaje mi się, że to jest mniej więcej coś takiego, że tego bólu się nie da zapomnieć, ale rozsądek bierze górę, aby właśnie stworzyć nowe społeczeństwo i móc sprawnie funkcjonować jako grupa.
Odejdźmy już od tego ludobójstwa na sam koniec naszej rozmowy. To jest tak, że rozmawiamy o roli kobiet w tym wydarzeniu, nie tylko dlatego, że napisałaś o tym książkę i też nie traktując tego jakiejś ciekawostki, ale na tle trochę szerszego wydarzenia. Mianowicie Ruanda po ludobójstwie stała się fenomenem światowym. Nigdzie na świecie nie ma tylu kobiet w polityce. W parlamencie musiałbym policzyć, ile to jest procent miejsc, 61,3% parlamentarzystów to są kobiety. To jest najwyższy wynik na świecie. Udział kobiet w życiu publicznym jest niesamowicie wysoki od wielu lat. To wcale nie znaczy, że nagle jest to kraj feministyczny. Natomiast czy ten ich współudział w decydowaniu o losach tego kraju teraz ma też jakiś wpływ na resocjalizację właśnie tych kobiet, które dopuściły się tej zbrodni? I czy ma też wpływ w jakiś sposób na zmianę tego społeczeństwa? To znaczy, czy gdyby ludobójstwo się powtórzyło w Ruandzie, to czy na przykład współudział kobiet byłby już inny niż wcześniej? Może zacznę od hipotetycznego pytania. Aby mogło dojść do jakiegokolwiek ludobójstwa, musielibyśmy mieć z powrotem do czynienia z masową propagandą. Tego w Ruandzie teraz nie ma. Jest zupełnie druga strona medalu, czyli jest budowanie społeczeństwa i Ruanda też jest krajem, który... Jeszcze wejdę ci tylko w słowo, żeby to też dobrze brzmiało. To, że mówię o wysokim udziale kobiet w parlamencie. Ruanda jest też od zwycięstwa Paula Kagame dyktaturą autorytarną. Bardzo chwaloną za granicą za liczne sukcesy właśnie w zaprowadzaniu porządku w kraju oraz za poprawę sytuacji gospodarczej, radykalną zresztą poprawę, ale mimo wszystko jest dyktaturą, gdzie nie wolno o wielu rzeczach mówić publicznie. Oczywiście, że tak, to nie jest idealny kraj. Natomiast propaganda, o której wspomniałam, na której wyrosło ludobójstwo, to jest propaganda rasistowska, to jest czysta propaganda nienawiści. Teraz w Ruandzie, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, bo na tym też ta propaganda się opierała, wszystko idzie kompletnie w drugą stronę. Czyli wszyscy są Ruandyjczycy. Oni tak o sobie mówią i oczywiście musimy być realistyczni, to jest proces. Historii nie da się zapomnieć. My wciąż znamy historię naszych dziadków i pradziadków z II wojny światowej. To jest ogromny proces, ale widać, że społeczeństwo w tym uczestniczy, bo właśnie jest też ten postęp ekonomiczny, czyli rozwija się kraj, czyli myślimy o pracy, o własnym dobrobycie. Nie mamy czasu i ochoty na to, żeby dywagować nad jakimiś ewentualnymi różnicami tutaj akurat wymyślonymi etnicznymi. Natomiast sama obecność kobiet jest zdecydowanie jednym z czynników, które zmienia jakość społeczeństwa, tak? Czyli Ruanda przed ludobójstwem rzeczywiście była krajem patriarchalnym, ale też patriarchat, który uważam, że jest wszędzie na świecie, tylko że to jest jak wachlarz, ma wszystkie możliwe kolory od bieli po czerni. Ten ruandyjski patriarchat polegał na tym, że kobieta była bardzo szanowana w społeczeństwie, na przykład matki królów były ich doradcami. Jednakże definiował również rolę kobiety, czyli ją postrzegano przede wszystkim przez pryzmat matki i żony. To jej zadaniem było opiekować się rzeczywiście ogniskiem domowym. Mało dziewczynek chodziło do szkoły, tam przeważali rzeczywiście chłopcy. Więc po ludobójstwie statystyki mówią o tym, że 70% społeczeństwa to były kobiety, bo sprawcy uciekli do Kongo, zginęło prawie 1 000 000 osób, między 800 tysięcy wzwyż. Rozmawiałam z jedną z ruandyjskich parlamentarzystek i ona mi powiedziała, że po ludobójstwie nie było takiej opcji, żeby kobiety nie zostały włączone do społeczeństwa. Trzeba było to społeczeństwo zlepić w jedną spójną, sprawnie funkcjonującą masę. I one tutaj były kluczowe. Jak do tego doszło, że mamy tutaj ponad 61% obecności kobiet w rządzie? Gdy porównasz sobie na przykład ruchy feministyczne, które działy się w różnych krajach na świecie, gdzie na przykład po II wojnie światowej amerykańskie kobiety miały lepszą szansę na przykład dostać pracę na rynku społecznym, gdzie to był taki ruch społeczny. Natomiast w przypadku Ruandy decyzja została podjęta przez rząd. Czyli mówiąc szczerze, jak nie ma po dobroci, to trzeba trochę przymusić, więc gdy w 2003 roku, po tym jak przejściowy rząd przestał funkcjonować i odbyły się pierwsze wybory, w 2003 roku została uchwalona konstytucja, to po prostu w konstytucji zapisano system kwotowy i powiedziano, no 30% wszystkich miejsc w parlamencie musi być zapełnione przez kobiety. Funkcjonuje to ewidentnie bardzo dobrze, ponieważ 61% zajęły kobiety. Chodzą do szkoły i właśnie ta moja rozmówczyni, pamiętam, mówiła mi, że gdy ona została parlamentarzystką, to jej babcia nawet nie chodziła do szkoły, a gdy ona sama chodziła do szkoły, to dziewczynek wcale tak dużo tam nie było. I teraz to ona wie, że jej córki mogą wybrać sobie wszystko, co będą chciały. Każdą możliwą przyszłość zaprogramować. Więc obecność kobiet, wydaje mi się, że w każdym rządzie jest kluczowa nie tylko po to, aby rozmawiać o kobiecych tematach, ale mamy równość płci.
Zakończmy w takim razie na tym wreszcie jakiś optymistyczny akcent z tej całej naszej rozmowie. Przypomnę, że dziś moją gościnią była Natalia Ojewska, autorka książki Zabiłam, historię matek skazanych za zbrodnię ludobójstwa w Ruandzie. Przypomnę, że tu są bardzo mocne fragmenty tej książki, ale uważam, że to jest bardzo też potrzebna lektura pod wieloma względami, właśnie ze względu na to, że to są te własne relacje ich i pozwalają dużo lepiej zrozumieć, co może kierować człowiekiem, nie tylko kobietą, tak, ale w ogóle jakimkolwiek człowiekiem, który może dopuścić się takiej zbrodni. Także nawet jeżeli ktoś czasami się boi takich treści, to uważam, że z różnych książek, które mamy na rynku, potem warto sięgnąć, żeby zajrzeć po prostu w czyjś umysł takiej sytuacji, abyśmy nigdy oczywiście nie musieli się sami znaleźć w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za tę opowieść. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!